Najlepsi z najlepszych spotkali się w Zabrzu, by arbitralnie stwierdzić, który z uczniów kucharzy serwuje i przygotowuje najsmaczniejsze potrawy. Podczas dwudniowego finału 6. ogólnopolskiego turnieju powstały różne wariacje kulinarne. Tematem dzisiejszego 6. jak gdyby turnieju przewodnim są ryby. Uczniowie, etap jak gdyby ten ogólnopolski składa się z dwóch części. Z części teoretycznej, w którym uczniowie piszą test, i z części praktycznej, w którym uczniowie wykonują zakąskę i danie zasadnicze z ryby. Jury turnieju oceniło higienę pracy, estetykę i techniki sporządzania. Ważna była również kreatywność. Strąga wędzonego na zimno, na sosie awokado, które było podane na ołatku z dodatkiem cytryny z kruszonką z orzechów. Przygotowałem rolatki z łososia w nori, czyli to są takie jakby algi do sushi, coś takiego. Dodatkowo zrobiłem do tego jeszcze sos jagodowo-miętowy z serkiem śmietankowym, z kawiorem molekularnym. Mateusz Wójcik, jeden z laureatów, który zajął trzecie miejsce, jak mówi, kontynuuje tradycje rodzinne. Jest już czwartym pokoleniem w tym zawodzie. Idąc w ślady babci, wujka i siostry, stawia jednak na kuchnię molekularną. Ciekły azot, jakieś tam wędzenie, coś takiego, to jest bardzo fajne. Mi się to podoba i stwierdziłem, że chcę to wykorzystywać ten. A w mojej kuchni chcę wykorzystywać techniki staropolskie, nowoczesne, tradycyjne, po prostu wszystkie techniki gotowania w jedno. Pomimo nowoczesnych technologii, w dalszym ciągu w zawodzie kucharza nie brakuje pracy. Restauracje czy hotele wymagają jednak o wiele więcej niż przed laty. Młodzi ludzie kończący zawody rzemieślnicze muszą być zmotywowani i najlepsi w tym, co robią. Tych umiejętności ten człowiek musi posiadać dużo, który to obsługuje, który to gotuje, który to robi. I po to właśnie też często my w rzemiośle, bo ja jestem też rzemieślnikiem i my w rzemiośle też mamy kucharzy, mamy fryzjerów i tak dalej. I my też robimy takie konkursy, bo one bardzo pozytywnie wpływają na rozwój tego młodego człowieka. I pomagają w rozpoczęciu kariery, bo na przykład w tym konkursie pierwszych 6 finalistów zostanie zwolnionych z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.